Bardzo, bo akurat. Ty za czkoda ich nazywasz? Prawe, lewe, prawe, lewe. I tak to w domku cały czas te święta nam trwają. Zalewski miał w szejkerze, a ja mam w pucharze. Zobaczcie to. Stres. Zeres. Zeres. Cześć Zalewski. Zeres. I. Cześć. Jest. Co robimy? Uczymy polskiego. No, tak uczymy polskiego, nie dają rady, kurde. Jest, co robimy? Cześć Zalewski. Tak to wygląda. Krzysztofie, w ramach rekompensaty za to, że tyle razy pan mnie pozdrawiał, pozdrawiamy również Marcin z M, z aktorką. Z M, również z M, z inną Subarą. Pozdrawiamy i powodzenia. Powodzenia. Okazało się, że 16-latka nasza, lepiej w obuwie, przerosła matkę. Okazuje się, że... Nie. Kłamie, matka kłamie. No, stań na palcach, na palcach nie, też. Nie. Ale jakie mają laćki. A, przepraszam. Nie ma żadnych. Antyradio wyciszamy, bo cisza by też być musi. Poranek 2 stycznia, jak się okazuje, 2.20. Pan Roman wstał. Znakiem tego żyje. W krzyżu strzyka, czyli nie to święty Piotr jeszcze. Nie strzyka go grabiami. Jako, że jest minus 2 stopnie, a wczoraj było plus kilka, u nas 6 chyba, idę sprawdzić. Kto śledzi, ten wie. Idę sprawdzić drapaczkę od widza. PS z Połem Częstochowa. Wielkie yo dla ciebie, ziomek. Dzięki za towar z milusim pluszem do zgarniania wody na berlińsko-libańskich. Tymczasem sprawdzę go na tym pojeździe. Jeszcze w kraju, żeby faux pas u Berlińczyka, tu Libańczyka na placu nie było. Drapać idę. Na żywo. Kuźwa, zapomniałem kamerę odwrócić, ale wierzajcie mi, że dało rady. Kwestia wycieraczek, nówka. Dobra, sprzęt rozdziewiczony. Jak mówią Hiszpanie, delikatny kaszel jest. A to już końcówka. Oby nie była to końcówka pana Romana. W sensie życia, albo wiecie, końcówka mocy. Umiłowani, sytuacja jest następująca. Jutro 3 jedziemy, później 7 jedziemy i 14. Weekend upłynął. Pi, pi, pi. Niesprawne? Sprawne. Pochłonął z pokoju. Wspominałem wczoraj, że pewien mężczyzna rosły, zgrabny, zdolny, uśmiechnięty. Po raz czwarty z nami jedzie na libańsko-berlińskie i mówi, że tym razem na 90% coś kupi. No, kurka wodna. Wiecie kto to, bo jest w wielu filmach o panu szanownym. Gość sympatyczny. Niemniej jednak mało decyzyjny w kwestii zakupowej. Co tu można sobie podgrzać jeszcze? No. I tak jest. Auta na zlecenie to temat cały czas się rozwijający. Coś tam się dzieje w tym temacie. Są samochody, których nie kupię. Natomiast widzowie mówią, zlecający Zalewski, nie zwracaj zaliczuni. Bo my obserwujemy
to się kiedyś trafi, bo to kiedyś w lipcu było. Mamy styczeń, ale jak komuś się nie spieszy, to ja tam jeszcze nie umieram. Może grzanie tylnej szyby znajdę. Jakiś guzik, zwaca guzików. Producent przewidział. Taki prostokąt ze sprężynkami poszukuje. Jest! Prostokąt ze sprężynkami znaleziony. Drodzy Państwo, na SMS-ach i na Messengerach, i na WhatsAppach, i ostatnio na Instagramach nawet mam wiele zapytań. To, że ja mówię na filmach, że mam namiar na plac, nie znaczy, że ja każdemu to rozdawał namiary na plac i robotę stracę. Jeden widzę natrętny jest bardzo mocno, zatem natrętnych eliminuję ze swojego życia oraz niesympatycznych. Zatem albo po prostu nie odpisuję, albo po prostu co? Albo nie odpisuję. Udaję, że już mnie nie ma na tym świecie, że u świętego Piotra dzwonię kluczami za piączka. U Multicar pewno wągiel wiezie. Pierąc w ogóle miedzie. Na minus 2 to w dupsko zimno komuś. O, z tyłu bardzo ładnie grzeje. Minutkę już siedział. Sprężynki świeże. Zatem, co tam się jeszcze wydarzyło przez weekend? No nie, super. Sylwester udany, mam nadzieję, u wszystkich. Nowy rok również udany. Jakiś tam filmik z klece, to się działo u nas. Opera Lwowska, Filharmonia, dyrygent. To było wyzwanie. Ale jak się dyrygent rozkręcił z kumplami od skrzypiec i kontrabasów i kontratenorów, tenorów, altów, mezzosopranów, znam wszystkie nazwy. I zapraszam, mówi, na lampkę wina do foyer. Ja szybko googlę, mówię, foyer, no oczywiście lampka wina. Się okazało, że lampki wina stały na korytarzu. Natomiast ja elegancko, wiecie, na ulizańca, mucha, żel, brylantyna, złoty ząb. Małżonką tam się gdzieś kręcimy po korytarzach, proszę ja was. Ach, któryś tam podchodzi z wiceprezydentów naszego miasta. Pani Małgorzato, kłaniam się. Małżonka bym nie poznał, gdyż tak zmienił znacząco anturaż, mówi do mnie. Was? Anturaż zmieniłem się, okazuje, gdyż tak, obciąłem długą brodę, nie widział mnie dawno gość. Zlikwidowałem Tinky Winky i zmieniłem, mówi, facet anturaża. Haha, dobre to było. Także hopy, znam dwa nowe wyrazy. Foyer i anturaż. Po jednym koncercie Filharmonii Lwowskiej. Takie wyzwania człowieka na człowieka czyhają w życiu. Natomiast dzień kolejny, czyli nowy rok, spędziliśmy na górce. O kurde, salam alejkum, tu jedzie. Jak nakręcić żonę, bo jest cała... No to, czy to włosy ma takie? Natomiast beret ma skuba na wyglądach. Salam alejkum w tych takich całych... dziewucha. Skoda Octavia, nie, to Fabia. I proszę, a sam srać z Fabie. I proszę ja was, spędziliśmy na górce. Przy czym ja delikatnie chory, to nie ryzykowałem cwaniactwa. O! I fikania koziołku, natomiast ubrałem się bardzo przyjemnie, ciepło, elegancko. Nosiłem moim napoje i wspomagacze. A przy okazji, widzu! Widzu od natnej drapaczka szkrobaczki, ściągaczki wody. Widzu przysłał mi ten cudowny urządzenie, to cudowne. A proszę Państwa, dodatkowo w kopercie była taka ogromna czekolada Oreo. Czekolada Oreo, ale nie wiem, z metr długości. Dla mnie te czekolady są wszystkie, więc 1,5 kilo ważyła. Ta jest największa z największych. Taka the best of the best, taka najlepszejsza. Zniknęła wczoraj podczas narciarskiej eskapady. Wymuldali ją całą, moi narciarze. Tato, po kostce, tato. Krzysztof, kosteczkę. Albo dwie od razu. Tak dzieliłem równo, że zniknęła. Ponadto powiem wam, że nowy rok, nowe wyzwania. Ja sobie zawsze folguję na jesień z wszystkim, głównie z jedzeniem i ze słabymi treningami, natomiast od stycznia stawiam sobie poprzeczki jak co roku, żeby na maj, czerwiec miód, malina i sterydy. Przepraszam, mi bicepsy. Żeby to miało ręce i nogi. Zatem odstawiam zupy, chlebki, bułeczki odstawiam. Odstawiam również sosy, słodycze wszelakie odstawiam. I mówię wam, zaprawdę wam powiadając, to przynosi efekty.
moim przypadku nie chodzi o redukcję wagi, bo wagę mam cały czas około 100 kg. Natomiast chodzi o zmianę wyglądu, sylwetki pana Romkowej. Lekko pulchnawej, chociaż nie dramatycznej, na sylwetkę plażową. Pomimo wieku 30 plus, zacnie mocno zawyżone. Na plaży, żebym pod kocem 2 tygodnie nie siedział, to jakoś trzeba wyglądać, bo ja taki trochę psychiczny jestem. I wszystko musi mieć właściwy czas i właściwe miejsce. Zatem polecam każdemu, kto ma troszkę albo i więcej. Proszę o meldunki na nowy rok, bo ostatnio miałem od moich widzów, nazwijmy ich mocno grubych, bo wiecie, między 150 kg a 200. Arni, Warszawa, ty tam coś działasz? Kurca fix, bo dawno nie było meldunku. Meldunki od widzów, że się dzieje, ale to się musi dziać chyba żwawiej, bo 5 kg miesięcznie jest cudownie. Jak 200 kg gościowi ubywa kilogram miesięcznie, to jest tak sobie. Bo umówmy się, że jak chłop ma 200 kg, to ma 100 kg nadwagi jak nic. Chyba że ma 6 metrów wzrostu, to wtedy ta nadwaga nie jest aż taka rażąco znacząca i tego nie widać. Idę dalej, bo wiecie, działać trzeba. Co to dzisiaj mamy drugiego? No to tam jest co robić z fakturami za grudzień. Jest co dłubać. Doprowadzi was na biznesy dochodowe lub mniej dochodowe. Ten wie, że trzeba podłubać w papiurach. Zatem zamiana z tiktaków na drapu. Chociaż ubezpieczyłem się już wcześniej, to zostanie w aucie. I tak będziemy sobie radzić na libańsko-berliński. Przepraszam. 7, a właśnie mój anturaż, chwileczkę. Tak miałem zalizane, tak na, ale na gładko. Don Corleone, na gładko. Mucha, zobaczycie na filmiku. I mówi do mnie wiceprezydent: anturaż zmienił, anturaż. Z hiszpańska zapewne. Widzę, do mnie napisał, że dacia taka ta śliczna w kombi, taka co tam ma skrzynkę uszkodzoną, nie warta z tych pieniędzy. Ale jaka śmieszna z twarzy, ja wiem, czy nie warta. Popatrzę faktycznie w Polsce, ile to kosztuje. Taka dacia, w ogóle modelu nie znam kompletnie, pick-up, cholera. Jest ona 4 koła pędzona. Że za 5 na Oliksie kiedyś wyhaczył. Ale taka śmieszna, jak ktoś ma nadstan pieniędzy, się nie wstydzi dacią powozić, ja bym taką pojeździł. Tylko że tak, dacie trzeba podać, jak ma alu, jak ma klimę, to ją brać, ja bym brał. Bo na pewno nie jest ważne dla mnie, czym ja jeżdżę. Ale kółko niezbędne, 18-calowa obręcz. Ze stopu lekkiego, taka wiecie, murzyńska. Gdybym jeszcze miał zawias skaczący, pompowany, pneumatyczny, to byłoby idealnie, jaką dacie mieć na zawiasie, plus granie 2 razy Boze. Lub inna jakaś moc zagrana, że wtedy zajeżdżasz dacią 1-3, a tam BM-ki wszystkie wysiadają. Pozdro 600 dla was wszystkich, panowie, panie, państwo, teściowe, ziomki i inne szwagry. Działajmy dalej, kupię siła. Dawno nikogo nie było z pomocą dla dzieciaków, bo kurde, z tydzień już chyba, nie, może nie. Ale co, działamy. Na któregoś tam rybionka, dziecioczka, u prawie 3 bajki zbierane jest. 3 miliony złotych, bo siła w kupie. Natomiast innym się nie wiedzie, bo tak jak mówię w tych filmach, kuźwa, po prostu się nie wiedzie. Towarzystwo, otoczenie, ludzie sprawiają to, że albo szmal się nazbiera, bo jest burza potężna, zamieszanie. Tłok w eterze wszędzie pełno o tym kimś potrzebującym pomocy. Albo wstawią na się, pomaga. Jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Palcem nie ruszą, kurde. Zaangażowanie. Rozprzestrzenianie. To, że ja wstawię linka, zrobię filmik o tym, to nie jest wszystko. Przykre to, ale co zrobisz? Jeszcze miało być coś. A, Kuba. Kuba Krebok. Zebrali 1 000 000 zł na... No dzięki nam też oczywiście, między innymi, ale tam środowisko działało prężnie. Już jest syn jego, Bruno, po pierwszej operacji. Nóżki miał, w ogóle jak jest dziecko, powiedzmy, długie jak rękawiczka, to nóżki miał tylko ze stópkami, kurde. Czyli będą, domyślam się, Japończycy robili mu nowe nóżki w klinice, z kostki tam coś, kolanko, ja nie wiem, czy ta bańka styknie, kurde, no ale wiecie, mam mieć nóżki, a nie mieć, już po pierwszej operacji. Maciek, trener crossfitu, mój kolega, po drugiej operacji już się ma świetnie, dolna część już spaceruje na bieżni, wiecie,
przerwany rdzeń kręgowy. Roślinka, Maciej. Kołnierz, sprawa trudna i fatalna. Natomiast gość już depta na bieżni, jeździ na rowerze. Górna część ciała jeszcze słabo, ale nie bardzo słabo. Jest zakres ruch, jest zakres ruchu ograniczony. Górny kończyn rąk w sensie. Natomiast rusza się, da się. Zebranych zostało, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych na rehabilitację. Wszystko prywatnie robi za tę kasę naszą, waszą zebraną. Wszystkich ludzi dobrej, sympatycznej woli. Natomiast pomyślcie sobie, gdyby musiał iść Maciej na państwową rehabilitację. Byłem kiedyś na państwowej rehabilitacji stopy prawej po wypadku. Czekałem chyba ze 2-3 miesiące. Przy czym zrobiły się mi już takie wzrosty pooperacyjne. Wiecie, tam się wszystko już pozrastało, już 100 dni to jest, kurde. Rzeczy nieodwracalne. Jakąś wirówkę mi włączyła, pani magister, włożyłem nogę do tej wody i tam ta woda. Jak jacuzzi. Jakimś żelikiem, 7 zabiegów, do widzenia. Gdyby człowiek nie wykupił prywatnie, a płacimy ZUS w tym naszym pięknym kraju socjalistycznym, płacimy ZUS, nie mały, nie wąski, a później są takie emerytury słabe. Gdyby nie prywatna rehabilitacja i zaangażowani ludzie, za pieniądz wszystko da się zrobić, także niestety, co kraj to obyczaj, gorąca herbatka bez prądu. Pozdro 600 dla was, na lepszego. U mnie wege reklamują, kurde. No dobre, ja to lubię, jak jest coś fajnego u mnie.